Pewnie to marzenie większości dzieci móc nie chodzić do szkoły. Pokażemy rodziny, które oprócz rodziców dla własnych dzieci są też ich nauczycielami. Tu są góry świętokrzyskie. Miriam. To tak zwane nauczanie domowe, które teraz rodziców nauczyć musi cierpliwości, bo właśnie weszły w życie pewne zmiany. Decyzję podjęłam na podstawie wyliczeń. Dla rodziców i ich dzieci uczących się w domu to będzie lekcja ekonomii, bo policzyć trzeba pieniądze, które ministerstwo właśnie na naukę domową mocno ograniczyło. Nie można zaskakiwać rodziców w trakcie roku szkolnego. To jest krzywdzące dla i dzieci edukacji domowej, i dla całych rodzin. To nie jest tak, że państwo chcą zawłaszczyć edukację domową i trochę wpływać na to, czego się uczą dzieci. Rysia, ale elegancko. Bez dzwonka klasy i szkolnych korytarzy, za to z rodziną, w której to mama na kilka godzin dziennie staje się nauczycielką. Ta czarny teraz, powrotem mam czarny. Stół w pokoju to szkolna ławka, a to wszystko ma swoją nazwę. Nauczanie domowe. Każde dziecko dostaje swoją karteczkę, na której jest plan na dany dzień. I ten plan jest podzielony na część edukacyjną i część domową. Więc na części edukacyjnej są właśnie konkretne rzeczy, z której książki, które rzeczy dane dziecko przerabia. Karolina Habrzyk i jej mąż, tak jak rodzice 6 tysięcy dzieci w Polsce, zdecydowali się na edukację domową, która ustawowo od 1991 roku jest w Polsce oficjalnie możliwa. Dziecko uczy się w domu, ale musi być zapisane do szkoły dziennej, czy to państwowej, czy niepublicznej. Na zakończenie roku szkolnego w szkole, do której jest zapisane, dziecko musi zdać egzamin, żeby dostać promocję do następnej klasy. Nie ma przepisów, ile godzin dziecko ma spędzić na nauce i czego dokładnie ma się uczyć. Wiedzę weryfikuje egzamin. Czuliśmy się odpowiedzialni za wychowanie naszych dzieci i nie chcieliśmy tej odpowiedzialności zrzucać na szkołę, nauczycieli, wychowawców. Jakby naszym przekonaniem jest to, że to odpowiedzialnością rodziców jest pokazać dzieciom, jak mają żyć, w co warto wierzyć, dlaczego tak, a nie inaczej. I chyba z tego poczucia odpowiedzialności za dzieci zrodziła się w nas idea edukacji domowej. Agnieszka Sobolewska, ekonomista z zawodu i domowy nauczyciel czwórki swoich dzieci z wyboru. Bardzo charakterystyczny szczyt, on się nazywa mnich. Ale też dzieci sąsiadów, którzy zdecydowali się na taką formę edukacji. No bo to jest to samo. Wstajemy sobie rano. Idziemy do autobusu, przyjeżdżamy tutaj i spotykamy się z trochę mniejszą grupą, ale w mniejszej grupie jest o wiele łatwiej. Mamy więcej czasu na wszystko, bo nie trzeba czasu na szkołę, a potem nic nie rozumiesz. A tak to wstajemy rano i możemy się o wszystko pytać mamy. Poza Karpatami jakie mamy jeszcze góry? Co ważne, mama za tę naukę nie dostaje pieniędzy. Ministerstwo przekazuje co prawda pieniądze na każde dziecko uczące się w domu, ale środki trafiają do szkoły. Czy to publicznej, czy niepublicznej, do której dziecko jest zapisywane i w której zdaje egzaminy. Do tej pory na jedno dziecko uczące się w domu ministerstwo szkole przekazywało od 5 do około 7,5 tysiąca złotych rocznie w zależności od szkoły. Dokładnie tyle samo, co na dziecko uczące się w murach szkoły. Pieniądze te w przypadku nauczania domowego szły na egzaminy, zajęcia dodatkowe dla dzieci, takie, których nie mogli zapewnić rodzice, na przykład nauka języka obcego lub zajęcia sportowe. Tak działo się do końca roku. Od stycznia Ministerstwo Edukacji na naukę domową obcięło pieniądze o 40%. W przypadku dzieci uczących się w szkole finansowanie się nie zmienia. Decyzję podjęłam na podstawie wyliczeń i rzeczywiście nic nie wskazywało na to, że dojdzie do po pierwsze zaburzenia, a po drugie, że są to niewystarczające kwoty na to, żeby zabezpieczyć zajęcia dodatkowe i egzaminy. Ta decyzja wydaje mi się niewłaściwa. Doktor Marek Budajczak, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z żoną to pionierzy edukacji domowej w Polsce. W 1995 roku jako pierwsi w kraju zaczęli kształcić swoje dzieci poza systemem. Dziś doktor Budajczak nie ma wątpliwości, że mniej pieniędzy to mniej zajęć dodatkowych dla dzieci z nauczania domowego. Mamy do czynienia z pewną dyskryminacją tego środowiska. Jeśli środki zostaną ograniczone, to tym sposobem i te zajęcia nie będą mogły odbywać się w takim wymiarze, jakim to wcześniej było realizowane. Jeśli szkoła będzie miała mniejsze fundusze, to będzie to, przełoży się to na mniejsze wsparcie dla nas, jako dla rodziców edukujących domowo. W szkole, w której zapisane są nasze dzieci, dzieci mogą korzystać z warsztatów, z zajęć, z różnych kursów, też kursów internetowych. Jest jeszcze pytanie, czy szkoły te państwowe, które też otrzymają mniej na naukę domową, będą chętnie zgadzały się na tę formę nauczania?
to już będzie kwestia, czy właściwie problem, który będą miały na swoich barkach dyrektorzy szkół, tak? Kiedy policzą tą całą subwencję. I też zależy to, na ile rodzice oczekują wsparcia. W tej szczecińskiej podstawówce organizuje się egzaminy na zakończenie roku szkolnego dla dzieci, które uczą się w domu. Czy to nauka w szkolnej ławce, czy nauka przy jadalnym stole, wiedza dzieci zdaniem nauczycieli jest podobna. Jedyna różnica, która jest między dziećmi tymi obecnymi w szkole na co dzień, a tymi z edukacji domowej, to jest chyba to, że są bardzo, przynajmniej nasi uczniowie, są bardzo zaoferowani, kiedy przychodzą do szkoły. Są tak szczęśliwi, tak pełni energii. Nie ma powodu porównywania edukacji szkolnej z edukacją domową. Jest to inna forma organizacji kształcenia. Jest z całą pewnością nie gorsza od edukacji szkolnej. Jest tak, że Państwo chcą zawłaszczyć edukację domową i trochę wpływać na to, czego się uczą dzieci. Bezwzględnie nie, natomiast dzieci funkcjonują mimo wszystko w systemie. Ministerstwo zmniejsza dotacje, bo widzi też luki w systemie edukacji domowej, choć szczegółów nie podaje. Chodzi o to, że do szkoły niepublicznej można zapisać dziecko, które uczy się domowo, a szkoła zorganizuje zajęcia dodatkowe i egzaminy. Szkoła dostanie oczywiście pieniądze z ministerstwa na każde dziecko. Tu zaczyna się interes. Mówię o gminie, która liczy 5 tysięcy mieszkańców i która w edukacji domowej ma 900 osób. Jednocześnie jest to szkoła, czy jest to stowarzyszenie, które jest stowarzyszeniem z Warszawy. W związku z tym te trzy komunikaty pokazują, że trzeba się zastanowić, czy aby na pewno cała gmina funkcjonuje w edukacji domowej. W edukacji domowej nie jest nowością, że tak jak w tym przypadku dzieci z Warszawy nie są zapisane do szkoły w stolicy. To jest szkoła niepubliczna. Ba, na egzamin jeżdżą setki kilometrów. Nasze dzieci są zapisane do szkoły, która jest położona na południu, daleko stąd w górach. Ministerstwo wytypowało już szkoły, które nie tyle łamią prawo, co wykorzystują nieszczelny system dotacji. Rodzice i przedstawiciele szkół niepublicznych są już po spotkaniu z minister edukacji. Ośmioosobowa reprezentacja ma wypracować kompromis z obecną minister edukacji. Trzeba o tym porozmawiać wcześniej. Nie można zaskakiwać rodziców w trakcie roku szkolnego. Uważamy, że jest krzywdzące dla i dzieci edukacji domowej, i dla całych rodzin. Sama minister edukacji przyznaje, że decyzję o cięciach podjęła ekspresowo. Została podjęta decyzja, ale rzeczywiście to są refleksje dwutygodniowe, dlatego natychmiastowa reakcja na niezadowolenie rodziców i rozmowa po to, żeby tego rodzaju niezadowolenie już się nie pojawiało i żebyśmy byli partnerami w rozmowie. Jest go łatwiej znaleźć. Ta lekcja ekonomii właśnie się rozpoczyna. Od stycznia subwencje na dzieci uczące się w domach są mniejsze. Teraz zaczną się rozmowy, jak wybrnąć lub pogodzić się z tą sytuacją. I to będzie kolejna lekcja. Najważniejsze to nikt się nie obraził, tylko chce rozmawiać. Jacek Smaruj, TVN24.